A subskrybujesz już ten kanał? Serio. Nie pójdziemy dalej, jak go nie będziesz subskrybował. Naprawdę, to wideo jest specjalnie skonstruowane. Jak nie klikniesz subskrypcji, no to nie ma bata. I następne odcinki ci się też nie będą pojawiać. W ogóle ten kanał zniknie dla ciebie, jak będziesz go subskrybował. Ja nazywam się Paweł Rawski i witam cię bardzo serdecznie w moim programie o nazwie Przystojny, Świadomy i Szczery. Temat jest niesamowicie ciekawy. Jak przyjemnie zaczynać swój dzień? Żyjemy w takich czasach, gdzie ten pęd i to ciśnienie jest tak zajebiście duże, że w ogóle nie przyglądamy się temu, jak właściwie zaczynamy swój dzień. Nie znam tu żadnych statystyk, natomiast bardzo duża liczba osób, z którymi kiedykolwiek rozmawiałem, zazwyczaj funkcjonuje w ten sposób, że kiedy wstaną rano, pierwsze co robią, to zastanawiają się, jak trudny ten dzień będzie dla nich, albo ewentualnie, jak bardzo się spóźnili do pracy. I to jest trochę smutne, że właśnie tak wygląda początek naszego dnia. A jest to na tyle ważne, że jeżeli się tak nakręcisz, czyli będziesz zestresowany i będziesz od razu pędził i gnał, to zazwyczaj tak będzie wyglądał cały twój dzień. I czy nie jest tak, że właśnie często popierdzielasz przez cały dzień na totalnej spinie, non-stop zastanawiając się, jak bardzo trudny to był dzień. Dlaczego mnie to spotkało? Kurwa, znowu mi autobus nie przyjechał. Dlaczego on się spóźnia? Damn, znowu jestem spóźniony. Znalazł autobus, co nie? A gdyby tak sprawić, żeby każdy dzień wyglądał troszeczkę inaczej, tylko to będzie wymagało od ciebie troszeczkę wysiłku. To znaczy, trzeba czasami wstać jakieś 10, 5 minut wcześniej, albo nawet 15. I bardzo ci polecam zadbać o poranne rytuały, bo można naprawdę funkcjonować na o wiele mniejszej spinie i każdy dzień może być o wiele bardziej przyjemny, niezależnie od tego, co w ciągu dnia masz zrobić. I tak chociażby jedną rzecz, którą ja staram się praktykować niemalże codziennie, jest praktykowanie wdzięczności o poranku. I do zakład, że niektórzy, kiedy już to słyszą, zaczynają się zastanawiać, co on kurwa pierdoli. I ja sam podobnie do tego podchodziłem, ponieważ nie uważałem, że to będzie jakkolwiek pozytywnie działać. A działa lepiej, niż się może wydawać. Co to oznacza? Kiedy wstaniesz rano, pierwsze co robisz, siadasz sobie w wygodnej pozycji i zastanawiasz się przez 5 minut, mniej więcej 5 minut, za co jesteś wdzięczny. I najlepsze jest to, że zawsze znajdziesz jakiś powód, jeżeli naprawdę go będziesz szukał. Tak samo też znajdziesz powód, jeżeli będziesz się zastanawiał, dlaczego ten dzień będzie do dupy. Natomiast możesz być wdzięczny za całą masę rzeczy. Za to, że jesteś, za to, że oddychasz, za to, że masz oczy, za to, że możesz czuć, za to, że możesz myśleć, za to, że masz znajomych, za to, że ten dzień się w ogóle zaczął, za to, że wczorajszy dzień był ciekawy, za to, że w ogóle kilka ostatnich lat mogło być ciekawy. Za całą masę różnych rzeczy. Nie chcę się tutaj podawać konkretów, za które ja czuję ciągle wdzięczność, ale jest ogrom rzeczy, za które naprawdę możesz poczuć wdzięczność. I bólem jest to, że dużo ludzi, zanim w ogóle będzie czuło taką energię jak wdzięczność, będzie potrzebowało praktykować to przez kilka dobrych tygodni. I tu większość ludzi odpada. Bo jeżeli coś trzeba praktykować przez kilka tygodni, żeby dało ci chociaż malutki, delikatny rezultat, to większości już się nie chce. Większość ludzi chce dostać magiczną pigułkę, żeby to ogarnąć w jeden moment, lub magiczną strategię, która ma działać już natychmiast. No ale to tak nie działa. A praktykowanie takiej wdzięczności polega w ogromnej mierze też na tym, że budujesz w swojej podświadomości fajne filtry i naprawdę inaczej zaczynasz patrzeć na każdy jeden dzień w swoim życiu. I wtedy po prostu wiele przyjemniej się żyje. Kolejnym rytuałem, którym ja często zaczynam swój dzień, jest odpalanie sobie jakiejś fajnej muzyki, jakiejś pozytywnej, dla każdego z was jakaś pozytywna muzyka będzie oznaczała coś innego, i powydurnianie się do niej. Jeżeli bardzo nie masz czasu, możesz to robić na przykład biorąc poranny prysznic. Tylko weź nie śpiewaj, bo twoi sąsiedzi mogą tego nie zdzierżyć. Moi czasami mają przerąbane. No dobra, ja nie śpiewam zazwyczaj. Dobra, czasem mi się zdarzy może, no. Ale chodzi o to, że jeżeli puścisz sobie jakiś fajny kawałek i po prostu zaczynasz się wydurniać, czujesz więcej radości, czujesz więcej fanu, czujesz więcej zabawy i budujesz także troszeczkę więcej dystansu do siebie. I jeżeli z takim nastawieniem i tak nakręcony wychodzisz do pracy albo idziesz załatwiać różne rzeczy, jest ci o wiele łatwiej funkcjonować w ciągu każdego jednego dnia. I teraz oczywiście to od ciebie zależy, czy chcesz się dalej wpieniać, że twój dzień wygląda tak, a nie inaczej, czy coś z tym zrobisz. To są dwa bardzo proste rytuały, które polecam wprowadzić absolutnie każdemu. I to są przykładowe rytuały, chociaż ten pierwszy akurat myślę, że jest uniwersalny. Zróbmy prostą rzecz. Stwórzmy pewną bazę fajnych porannych rytuałów, które mogą nas pozytywnie nakręcić. W komentarzach napiszcie, jak wy w pozytywny sposób się nakręcacie na nowy dzień. Tylko nie jak do tej pory to robiliście, ale co możecie fajnego wykminić, co także będzie wartością dla innych ludzi. I zobaczymy, co ciekawego się tam zbierze, bo myślę, że to może być niezła kopalnia pomysłów. Natomiast jeżeli wprowadzisz do swojego życia to, co przekazałem w tym materiale, albo to, co ktoś napisał w komentarzu, wprowadzisz do swojego życia i będzie to miało jakiś rezultat? Również podziel się w komentarzu, jak to wpłynęło dokładnie na twój dzień, na twoje samopoczucie i jak ten dzień dokładnie wyglądał. Dobra, bo znowu nie wiem, ile ten odcinek teraz trwa.
Dobra, te odcinki zawsze miały być trochę takie krótsze. Stanę przed tą kamerą i się rozgadam, to mogę gadać. I gadać. Także do następnego.